Witam serdecznie w programie Uliczny Mix. Dzisiaj zadałem pytanie naszym mieszkańcom, a w szczególności płci pięknej, jak minął wczorajszy dzień, czyli Dzień Kobiet. Super. Super, dostała Pani jakiś prezencik? Pewnie, że dostałam. Zadowolona Pani? Byłam. Była Pani zadowolona, byłam, tak? Zadowolona jestem. Czyli sprawdziło się to. Sprawdziło się. A jak tam mężczyźni dalej obchodzą to święto kobiet, tak jak kiedyś, czy już mniej? Nie, już się zaniedbali. Już się zaniedbali, tak? Już się zaniedbali. A wie Pani, kiedy jest Dzień Mężczyzn? 10 dzisiaj. Jutro dzisiaj. Jutro. Z mamą. Mama zadowolona, że kratkę dostała? No, są skakała z radości. A jak myślicie, będzie pamiętała o Dniu Mężczyzn? Czyli naszym dniu? Tak. Nie sądzę. Nie sądzę. A wiecie, kiedy jest w ogóle? Wiecie, żeby się kiedy upomnieć? Nie, wiesz... Jak jutro pamiętasz, to sami przypomnij. Jutro się upomnicie. A, jutro jest. Jutro Dzień Mężczyzn, to tak, bardzo fajnie. Się upominać. Okej, bardzo dziękuję za przypomnienie. Ja żadnemu, bo to święto komunistyczne, kurde. Czyli Pan nie obchodzi tego święta? Nie, to jest... Taki byłem przerażony, że od tamtej pory, jak to zaczęło się, a później się źle skończyło i nie obchodzimy tego. Ale jednak kobietom coś się należy, jest, kwiatek. Należy, ja na co dzień się im należy, ale nie taki dzień. Jak co dzień. Dzień jak co dzień. Święto było udane? No tak, mam 3 mężczyzn w domu, to tak. Udane. Czyli kwiatków pełno jest w domu? No pewnie tak. Jak Pani sądzi, czy mężczyźni dalej obchodzą tak samo to święto kobiet jak kiedyś, czy już troszeczkę tak już mniej się tym zajmują, przejmują? No na pewno oprócz tych kwiatków, tulipanów, goździków i rajstop są już teraz inne prezenty, no ale myślę, że o kwiatku zawsze ten pamiętają. A wie Pani może kiedyś Dzień Mężczyzn? O, chyba nie, jakoś chyba niedługo po Dniu Kobiet. A, bardzo dobrze, przyjemnie. Udane? Bardzo udane. Całkiem miło. Bardzo miło. Było coś takiego wyjątkowego w Pani wczoraj? Nie, dostałam kwiaty od męża, wyjątkowe. I zadowolona Pani z kwiatków, czy coś więcej Pani? Kwiaty. Tylko kwiaty. A jakby Pani chciała częściej o takich Dzień Kobiet obchodzić? Czy... Codziennie. Najlepiej codziennie. Codziennie. A czy wie Pani, kiedy jest Dzień Mężczyzn? Chyba 9 marca. Dobrze mówię? Jutro, 10. A to wszystkiego najlepszego Panu życzę. Dobrze. Fantastycznie. Co porobiliście? Nic nie robiłam. Miałaś z kim spędzić? Nie miałam. Siedziałam sama w domu. A dostałaś cokolwiek wczoraj? No, czekoladę. Dobry to, a kwiatkę żadnego? Nie dostałam. A powiedz mi, jak tam teraz uważasz, mężczyźni, to tak samo obchodzę jak kiedyś ten Dzień Kobiet, czy już troszeczkę to zeszło na bok? Myślę, że zeszło trochę na bok. Oni już tak nie uważają chyba tego święta kiedyś. A teraz pytanie do Ciebie zaskakujące. Kiedy jest Dzień Mężczyzn? Nie mam pojęcia. Super, świetnie. Super. Dzięki. Coś ciekawego się wydarzyło? Nic specjalnego. Udane było ogólnie? Ogólnie tak. Co Pani wieczór dostała? Miły. Oczywiście kwiatki. Kwiatki, dużo kwiatków było? Nie, jeden. Jeden, no, ale ładne. A jak Pani sądzi, powinno częściej być takie święto jak Dzień Kobiet? Nie, myślę, że tak raz w roku wystarczy. Wystarczająco. Tak. A wie Pani, kiedy jest Dzień Mężczyzn? Nie wiem. Ostatni czerwiec? Jutro. Jutro. Także przypominamy się również. Dobrze, będę pamiętać. Wiec. Bardzo dobrze. Jak Pani go spędziła? Nic ciekawego nie robiłam, dostałam prezent i tyle. Co było w prezencie? Nie powiem. A spełnił prezent Pani oczekiwania? Tak, spełnił. W 100%. W 100%. Czy Pani by chciała obchodzić częściej taki Dzień Kobiet? Obchodzę. Częściej, tak? Tak. A wie Pani, kiedy jest Dzień Mężczyzn? Dzisiaj. Blisko, jutro. 10, no właśnie, ale myślałam, że 10 jest. A jak Pani myśli, czy mężczyźni dalej obchodzą tak samo ten Dzień Kobiet, czy kiedyś było lepiej? Obchodzą Dzień Chłopaka. Wolą Dzień Chłopaka? Nawet mój tata. Mieszkańcy naszego miasta uważają, że spędzili bardzo miło wczorajszy dzień. A teraz czekamy na Wasze opinie i komentarze. Dzięki.